Tytuł ambasadora Wrocławia to miano, którym Gazeta Wyborcza wyróżnia osoby podnoszące prestiż stolicy Dolnego Śląska na całym świecie. Przyznawany jest od 2007 roku, a pośród dotychczasowych osób odznaczonych tym tytułem znajdują się postaci związane z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i kultury. Jest wśród naszych ambasadorów niemiecki historyk Gregor Thum, jest wspaniała waleczna lekarka profesor Alicja Chybicka, jest pisarz Marek Krajewski, jest biznesmen Leszek Czarnecki, jest profesor Witkiewicz. Można powiedzieć, że z każdej dziedziny mamy swojego przedstawiciela ambasadora. W tym roku tytuł ambasadora Wrocławia przyznany został już po raz 10. Jednak tym razem wybór przeprowadzono na innych niż dotychczas zasadach. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy, aby to nie kapituła składająca się z szacownych urzędników, rektorów, biznesmenów nadawała ten tytuł, ale żeby zrobili to mieszkańcy Wrocławia w głosowaniu. W trakcie nominowania kapituła brała pod uwagę cały dorobek dotychczasowych działań poszczególnych osób. Najważniejsze jednak były osiągnięcia w minionym roku. Na ich podstawie wybrano 5 kandydatur, dzięki którym Wrocław zyskuje popularność na całym świecie. Profesor Jarmundowicz i dr Tabakow, neurochirurdzy z Borowskiej, o ich wyczynie medycznym wie cały świat. Oni przywrócili wiarę ludzi, którzy nie mogą chodzić z powodu przerwanego rdzenia kręgowego. Jest również wśród tej piątki dr Ratajszczak, prezes ZO, człowiek, który dzięki Afrykarium ściąga do Wrocławia tłumy turystów i rozsławia nasze miasto również poza granicami kraju. Jest również dyrektor NFM-u Andrzej Kosendiak, również ogromny sukces frekwencyjny. No i takie przebicie się rzeczywiście do Europy z wieścią, że tutaj we Wrocławiu nareszcie jest wspaniałe muzyczne miejsce. Również Olga Tokarczuk, nasza wspaniała pisarka, jej księgi jakubowe uosabiają wszystko to, czym chciałby być Wrocław, czyli z jednej strony patriotyzm, z drugiej strony wielokulturowość i tolerancję. Spośród tych 5 osób obywatele Wrocławia wybrali tegoroczną ambasadorkę Wrocławia, Olgę Tokarczuk, pisarkę, kilkukrotną laureatkę Nagrody Nike, która jest mieszkanką Wrocławia już od 10 lat. Prawdę mówiąc się nie spodziewałam, dlatego że moi sąsiedzi głosowali na chirurgów słynnych naszych i myślałam też, że czytelnicy Gazety Wyborczej mają trochę już dość Europejskiej Stolicy Kultury i że w tym roku to wyróżnienie pójdzie raczej w jakieś inne obszary, nie związane z kulturą. A tu niespodzianka. W trakcie swojego wystąpienia po nadaniu tytułu Olga Tokarczuk przyznała, że Wrocław jest jedynym dużym miastem, w którym może mieszkać. Zapowiedziała także, że chce ambasadorować miastu, które zna jako otwarte, stawiające pytania z silnego środowiska artystycznego. Wielkimi brawami zostały nagrodzone jej słowa o tym, że nie chce być ambasadorką miasta Kiboli lub w którym pali się kukłę Żyda na rynku. Wyraziła nadzieję, że jest to przejściowa choroba i ona, jako ambasadorka, postara się pomóc ją uleczyć. Dla Echo24 Beata Nowak.